dobry. Witamy na transmisji live ze schroniska kundelek. I teraz będziemy szukać tutaj dwóch kotków, które tutaj są. Ups, coś nadepnęłam. Ale nie na kotka. Szczęście. Dobrze. Tutaj mamy tak naprawdę dwa kotki. Ten czarno-biały Urwis to jest Pawełek. Teraz nie urwisuje, bo jest pewnie najedzony i może trochę śpiący po nocnych tych, tak? Baletach, urwisowaniach. No, super. Więc to jest Pawełek. Pawełek wcześniej sam siedział w kateczce w innym pomieszczeniu i po prostu był strasznie niedobawiony, ale musieliśmy troszeczkę poczekać, żeby tam od szczepienia minęło odpowiednio dużo czasu, no i żeby zrobiło się też miejsce tutaj w piąteczce, bo wczoraj i przedwczoraj do adopcji poszły 3 kotki stąd. Tak, dużo nas ubyło, bardzo dużo. I tutaj został tylko Noel tam z tego wcześniejszego rodzeństwa, który tak go wynęczyłeś chyba. Pomyślałeś, że on po prostu nic nie robi, tylko śpi. Cześć. Dobrze. Oj, tak się nie położymy. No i to są dwa kotki, które szukają nowego domu. Ten rudo-biały to jest Noel. Tak. Kochany, jeszcze tak. O, jak tutaj masz cieplutko. O, jak cieplutko i fajnie. A to jest Pawełek. Pawełek do domu, który chce mieć kota Urwisa. Tak. To jest kotek z diablikami w oczach. Wygląda niewinnie, ale proszę się nie dać nabrać. To jest kotek, który będzie rządził całym domem. Jest malutki jeszcze, tak, ma jakieś 2 miesiące, ale naprawdę jest Urwis straszny. Bardzo fajnie. Więc jeżeli chcielibyście, żeby takiego kotka, który rozrusza cały dom, tak, wszystkie, i na pewno będzie jakimś psem rządził, to Pawełek jest kotkiem dla Was. Jest odrobaczony, zaszczepiony, zaczipowany i gotowy do adopcji. Tak, a Noel może tęskni za resztą rodzeństwa? No. No, jest takim bardziej dzieckiem kocim, do głaskania, no, do przytulania, w ciepełku. I też już do adopcji. No, jest z takiej grupki kociaków, które były u nas odkarmiane na butelce. Tak. Później już zaczęły samodzielnie jeść. No i teraz już są gotowe do tego, żeby nas opuścić. Reszta rodzeństwa nas opuściła. I jeszcze tylko Noel został. Taki maluszek. Złapiemy ostrość? Złapiemy. Dobra, pójdziemy sobie dalej. Dzisiaj zaczęliśmy od kotów. Później postaram się podejść jeszcze do piesków, żeby pokazać parę, które są u nas do adopcji. Wszystkie zwierzaki do adopcji są u nas na stronie internetowej. Proszę sobie tu wpisać schronisko Kundelek Rzeszów i tam nasza strona powinna być jedną z pierwszych, która się pojawi. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany adopcją psa czy kota, zapraszamy najpierw na naszą stronę, zobaczyć sobie, jakie zwierzaki w ogóle są na schronisku, ponieważ no, 75% psów, które są na schronisku, to są pieski w wieku 10 lat i więcej. To są seniorzy i ktoś, no naprawdę, rzadko się zdarzają adopcje takich piesków, więc nie prowadzimy czegoś takiego, że można się przejść po całym schronisku i obejrzeć te wszystkie psy. Każdorazowo takie obejście z osobami, które chciałyby zobaczyć pieski i nie wiemy, czy się zdecydują, tak? To jest
dalsze ekscytowanie psów, one skaczą, szczekają, pobudzają się, a no nie jest to dla nich po prostu dobre, ponieważ to zwiększa hałas, zwiększa stres, a często w przyszłości po prostu takie wizyty były po prostu bezowocne. Więc najpierw wejść na stronę, zobaczyć, jakie są zwierzaki, jeżeli coś się spodoba, dzwonić, dopytywać się o coś więcej i wtedy można się umawiać, żeby te konkretne zwierzaki, tak na przykład trzy pieski, prawda, sobie wprowadzić na spacer i zobaczyć. No jeżeli chodzi o kociaki, to również wszystkie zwierzaki są u nas na stronie internetowej. No tych jeszcze tam nie znajdziecie, ponieważ one dopiero co do nas trafiły. Zostały znalezione na kompostowniku, pokryte larwami much, jakimś robactwem, więc Barbara, nie, ja widzę twój komentarz, więc nie jesteś zablokowana. Tutaj raczej, no nie wiem, jakoś jeszcze tutaj nie opanowałam tego jakiegoś dołączania ludzi czy coś takiego, więc tutaj na razie nic nie klikam, na wszelki wypadek, żeby czegoś nie zepsuć. Po prostu no, nowe technologie. I tak, to są maluchy, one, no to jeszcze są, mają zamknięte oczka, one mają zaledwie parę dni. I oczywiście będą karmione u nas tutaj na butelce. Znaczy, butelka na razie jeszcze będzie dla nich za duża. Więc tak naprawdę na początek będą karmione strzykaweczką, taką specjalną nakładką. I oczywiście trzeba mieć odpowiednie tam wyczucie, być delikatnym, kiedy się karmi takiego malucha. Odchowanie takich maluchów nie jest łatwe. Na szczęście w tym roku nie mieliśmy dużo takich przypadków maluchów, które trzeba było odkarmiać na butelce, ale tak jak tamte maluchy w piąteczce się nam udało, tak mamy nadzieję, że również i te, że nie zostały na zbyt długo pozostawione same i że wszystko będzie tutaj w porządku. Tam widzieliśmy, że kubki robią, więc jest dobrze. No tak, karmienie będzie niedługo, spokojnie. Karmienie takich maluchów to jest co około 3 godziny. Później oczywiście ten okres się wydłuża, tam w zależności od tego, jak maluchy sobie rosną. Oczywiście od razu też prośba, u nas na stronie internetowej w zakładce dary rzeczowe, chyba coś, taka jest zakładka, jest link do mleka dla takich maluchów, z którego korzystamy, więc jeżeli ktoś chciałby zakupić, to jest chyba Milvet, to będziemy po prostu bardzo wdzięczni i można takie mleczko do takich maluchów nam tutaj przekazać. Można też nam przekazać nawilżane takie chusteczki dla dzieci. Najlepiej jakieś bezzapachowe, ale przyjmiemy wszystkie. Wilgotne chusteczki, takie nawilżane, są nam potrzebne do tego, żeby te delikatne małe tyłeczki wycierać, tak? Każdorazowo. I żebyśmy mogli po prostu zachować odpowiednią higienę, bo papier toaletowy no niestety bywa po prostu zbyt szorstki dla takich maluchów i potrzebujemy czegoś innego, więc jeżeli ktoś chciałby wspomóc takie maluchy, to można właśnie zakupić mleko w proszku takie, Milvet, link jest u nas na stronie internetowej, albo właśnie takie nawilżone chusteczki, z których często korzystamy, tak samo podkłady higieniczne, te takie chłonące też w każdych ilościach zawsze przyjmiemy, ponieważ się przydają nie tylko do takich maluchów, ale także do zwierzaków po zabiegach i czasami mamy takie zwierzaki specjalnej potrzeby. Dobrze, jeszcze sobie tutaj pokażemy. Jesteśmy w dwójeczce. Ja zamknę okno, żeby było słychać mnie, a nie tylko psy. Tak, tutaj mamy mango specjalnej potrzeby. To jest kotek, który miał amputowaną jedną łapkę i niestety później mu się zdrowie troszeczkę jeszcze bardziej posypało. Dobra, tu jest nowy nabytek. To jest kocurek z ulicy Jasnej, który trafił do nas wczoraj wieczorkiem. Może ktoś rozpoznaje, może komuś wyszedł z domu,
będzie czekał w schronisku na właściciela, ale generalnie z kotami postępujemy od razu, jak ze zwierzętami, które są przeznaczone do adopcji, więc w krótkim terminie będzie odrabaczony, zaszczepiony i przeznaczony właśnie do adopcji. Niestety, jeżeli chodzi o koty, to odbiory przez właścicieli zdarzają się bardzo rzadko, tak na poziomie 5% kotów, które trafiają w ogóle do schroniska. I dobrze, kogo tu mamy? Tu mamy Ptysia. Ptyś troszeczkę się gorzej poczuł, a to dlatego, że miał biegunkę i niestety musiał mieć robiony zabieg na tyłeczek, tak? Ale co? Ale miał już od razu później bardzo fajny apetyt. I tutaj tylko czekamy, żeby skorzystał z kuwetki, żebyśmy zobaczyli, czy wszystko jest już w porządku i później sobie wróci z powrotem do piąteczki. O! Nie pogłaszczę cię, chłopie, bo po prostu zakryję cały ekran. No ale to jest Ptyś. On był w piąteczce zresztą ekipy. A teraz sobie siedzi w klateczce, żebyśmy mogli po prostu poobserwować, bo jeżeli kot jest w grupie innych zwierzaków, to ciężko jest zaobserwować, czy je, prawda, jaką kupę robi, czy się... No, po prostu takie podstawowe rzeczy jest dosyć ciężko zaobserwować. No, tutaj ma taką fajną norkę, widać, że się tutaj bardzo, bardzo dobrze czuje. Apetyt jest, więc trzymajcie kciuki, żeby szybciutko tutaj wyzdrowiał, wrócił do piąteczki, no i żeby znalazł szybciutko nowy dom. Jego zdjęć jeszcze nie ma, ponieważ Ptyś jest takim kotkiem dosyć uciekającym, tak? To jest kotek, do którego trzeba przyjść, siąść sobie i pozwolić mu przełamać lęki i wtedy okazuje się być bardzo, bardzo fajnym kotkiem. Zresztą to jest maluch, więc naprawdę wszystkiego jeszcze się nauczę. A kogo tu mamy? Kogo tu mamy? Cześć! Tak, to jest pieszczuch. Pieszczuch bardzo lubi człowieka. Pieszczuch jest bardzo fajnym kotkiem. I ten ogon chodzący. To nie jest oznaka, że jest zdenerwowany. Nie. On po prostu merda ogonem. Tak, jak się go głaszcze, to on zaczyna merdać. I to nie dlatego, że nie chce, żeby go głaskał, bo sam przychodzi, mruczy. No naprawdę jest jak piesek. Cześć. No. Bardzo fajny. Podejdźmy sobie... Tak, mam go sobie siedzą. Dwa kotki specjalnej troski. Już. Ojej. No, gdzie jesteś? Ja chciałam cię właśnie pokazać od przodu. Dobrze, spróbuj jakoś tak się powyginać. Pokażesz oczka. To jest kotek. Oj, za jasno, tak. To jest kotek, który wskutek kociego kataru no nie dowidzi. Nie jest to kotek całkowicie ślepy, ale jego rogówka jest no taka zamglona. Tak. Tam są już dosyć duże zmiany też na dnie oka, więc on dosyć niedowidzi, ale coś tam widzę, tak. Jest w miarę sprawny, ale szukalibyśmy dla niego domu jako kotka niewychodzącego, właśnie z tego względu, że no raczej miałby problemy w znalezieniu drogi z powrotem do domu, prawda? I ten ogon chodzący. Cześć! Spróbujemy tak, bo kotek jest niedobawiony i się pcha cały czas. Pcha się cały czas na ręce. Tak. Co powiesz? Na kolanka? Dobrze, to jest pieszczoch. Pieszczoch ma tak około 4 miesiące. A tak. Mam go też tutaj, bardzo lubi kontakt z człowiekiem. Ale on jest cały czas w trakcie leczenia i tak szczerze powiedziawszy, na razie jeszcze nie wiemy, jak to leczenie się zakończy. No ale trzymajcie też za niego kciuki. Dobrze, ale pieszczoch z kolei jest właściwie gotowy do adopcji. On musi tylko brać kropelki
na oczy, oftensin teraz bierze, tam miał takie podwyższone ciśnienie w obu gałkach, ale no, jest to naprawdę kwestia tylko zakrapiania mu tych oczu dwa razy na dzień. I on sobie daje spokojnie te oczka zakrapiać, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Czy ojojoj, jaki fa. Co robisz? Dobrze, o, przyszło do nas. Przyszła do nas gwiazda. Gwiazda jest to Panti. Panti jest nietykalska. Raczej trzeba będzie po prostu ją adoptować. I przez zabawę, ciągły kontakt, ona sobie nabierze spokojnie zaufania. Jak się ją dopadnie taką zrelaksowaną, wyluzowaną, śpiącą, tak, no to daje się głaskać, fajnie sobie mruczy. No i jestem odważna. No cześć, Gicia. Jak widzicie, jest taka troszeczkę bardziej kudłata. Więc trzeba będzie też dbać o tą sierść, żeby tam się jakieś dredy nie porobiły. Mhm. Ojej, tyle komentarzy, a mi Facebook ich nie pokazał. No. Dobrze, później postaramy się podpowiadać. Więc to są takie te młodziki. Na razie do adopcji jest pieszczoch. Tak? Panti, czarna. No jaka fajna jestem. Nie? No właśnie, ona jest taka na odległość. Ale głaskana. Jest głaskana też. Co ty miałeś robione? Aha, chyba uszka czyszczone, więc też spokojnie dało się jej to wszystko zrobić. Wykonywanie z nią tych takich czynności koniecznych, weterynaryjnych nie powodowało żadnych tam trudności. A to jest Kuba. To jest wujek, który tutaj zabawia resztę kotów. A ty bardzo chcesz być w kamerce. Bardzo. Wystarczy, że gdzieś skieruję, to Kicia idzie. No ale dobrze, ale Kuba. Kuba jest dorosłym kotkiem, 3-letnim, bardzo, bardzo przyjaznym. Aż się dziwię, że pozwolił mi tak długo filmować inne koty. Zaraz pokażę, jak się fajnie wywala. No cześć. Matko, co? Dlaczego? Kubuś, dlaczego? No przecież fajnie tak się tam wywalasz zawsze, tak? I lubimy się głaskać. No, więc to jest Kuba. Jeżeli ktoś szuka dorosłego, wyluzowanego kotka, no to jest właśnie on. U nas był po złamaniu łapy, ale już tam się wszystko wyleczyło, więc teraz tylko po prostu niańczy to przedszkole, które tutaj mamy. Dobra. Okej, okay, pójdziemy sobie dalej. Jeszcze sobie zobaczę, ile mamy czasu. O, chwilkę mamy. I postaram się pokazać jeszcze pieski. Jeżeli chodzi o szczeniaki, to w schronisku mamy obecnie z takich prawdziwych szczeniaków, to znaczy w wieku do 2-3 miesiące, to no nie wiem. Natomiast mamy takie około półrocznego pieska, który nazywa się Opal. I jest to... sobie weźmiemy przedłużacz. I Owal jest pieskiem, który będzie raczej średniej wielkości. Nie za duży, on już tam niewiele urośnie. Jego mamy nie ma kredki. Została adoptowana. Ale ona też nie była jakoś taka za duża. Więc on raczej bierze po niej. Jest takiego samego umaszczenia jak ona. Jego zdjęcie jest też u nas na stronie internetowej, więc proszę sobie zobaczyć. Była jedna próba adopcji, ale się niestety nie powiodła ze względu na to, że okazało się, że w domu jest osoba z alergią i niestety bardzo mocną. No i niestety piesek wrócił do schroniska. Ale jak był w domu, to był bardzo grzeczny, zachowywał czystość, chodził ładnie na spacery i generalnie nie sprawiał żadnych problemów. Więc Owal, bardzo fajny, około 5-miesięczny szczeniak, szuka nadal domu. Jeżeli chodzi o jakieś takie inne młodsze pieski, to na przykład jest Tango, który ma jakieś 8 miesięcy. On spędził u nas bardzo dużo czasu.
ponieważ miał bardzo paskudne złamanie kości udowej. Niestety ten wzrost tam też nie jest taki, jak powinien być, ale ma gwoździa teraz na stałe w tej nodze, więc jest sprawny, sobie chodzi, pomalutku odzyskuje władzę, znaczy sprawność pełną tutaj w tej ławce. Dobrze, pokażę wam. Kto tutaj tak szczeka? Ale was pokazywaliśmy ostatnio. No to jak? Cześć. Sato i Salto, to jest Sato, to jest Salto, tak? Bardzo fajne psiaki. Ile macie? 3-letnie? Tak, super, jest. O matko, jaki niedogłaszczony. Chodź tutaj. Nie szczekaj tak, nie szczekaj. No, więc one też szukają nowych domów, one są takie poniżej kolana. Ach, nie wiem, czy pójdziemy na tą geriatrię, bo tam jakaś awantura jest, ale postaram się pokazać jeszcze tutaj psiaki, które tutaj są i które szukają nowych domów. Na wybiegu jest chyba Portos i nie zapeszajmy, ale możliwe, że Portos jest ktoś chętny do adopcji, zastanawia się. No, poślijmy troszeczkę startuszek, żeby jednak zastanawianie potrwało troszeczkę krócej i było pozytywne dla Portosa. To jest nasz... A, często ludzie dzwonią do nas, pytają się, czy mamy psy jakieś w typie rasy, tak, jakieś rasowce. To jest nasz rasowiec. To jest pies Podhalan, tak? Podhalan na miarę naszych możliwości. Śliczny, biały, przyjazny, seniorek. No, kochany, uległy, naprawdę żal, że właściciel go nie szukał, a może to lepiej, chociaż szkoda na starość tak schronisko przebywać, prawda? No, więc miejmy nadzieję, że się uda znaleźć nowy dom. Bardzo mocno trzymamy kciuki za Portosa. Też trzymamy kciuki za Tamarkę. Dzisiaj postaramy się zadzwonić do siostrzyczki, do Tary i się dowiedzieć, co tam słychać po adopcji, jak się dziewczyna zachowuje. No, Tamara akurat była tą taką suczką odważniejszą, ale no jest troszeczkę wyższa i taka troszeczkę powyżej kolana, ale jest spokojnym, takim przyjaznym, fajnym pieskiem, ale ostrożnym na początku, tak? To nie jest też piesek, który od razu będzie taki do głaskania. Do tego głaskania też trzeba ją przyzwyczaić. Niestety w swoim dotychczasowym życiu niewiele miała takiego właśnie dobrego kontaktu z człowiekiem, więc tak, te ręce zazwyczaj dawają smaczki, a teraz nie mają nic. Jak to tak? Jak to tak? Więc Tamara ma około 8 miesięcy. Ona już większa praktycznie nie urośnie, tylko mamy nadzieję, że sobie jeszcze troszeczkę przytyje. I tak jak mówię, ładnie chodzi na spacery. Jest takim no, spokojnym pieskiem, raczej dobrze dogaduje się też z innymi psami, no bo była taka wychowana właśnie w dużym stadzie, więc raczej w stadzie potrafi się zachować. No tutaj są nasi seniorzy. Nutka od małego w schronisku. No Kryzys już trafił do nas jako piesek dorosły i niestety teraz już jako seniorek jest u nas. Dobrze, a tutaj są owczarki. Młode, chętne owczarki. Komu? Ktoś poszukuje owczarka? One to są młode psy. To jest, tutaj jest piesek roczny. I Atos, zdaje się, czy Ares, dostał na imię. Nie przygotowałam się, nie pamiętam jak Sunia ma na imię, ale chyba Atena. To jest owczarka z taką troszeczkę dłuższą sierścią, właśnie roczna. Na razie są zobaczone, zaszczepione, zaczipowane. No i będziemy szukać dla nich nowych domów. Oj matko, to i one to strasznie złe towarzystwo, bo no najwyraźniej to nie lubi owczarków niemieckich, no ale to jest tak naprawdę bardzo mało wkrótów owczarki niemieckie. Nie ma się co dziwić. A! Mamy szczęście, uda się pokazać Tango. Już. Dobrze. Więc to jest Tango. To jest wariat. Poprzez 2 miesiące chyba musiał siedzieć sam.
musiał mieć ograniczenie ruchu, był biedny bardzo i co? No i niestety, przytrzymaj, ja sobie odejdę kawałek, żeby pokazać, jaki on jest wielkości. On już ma tak 7-8 miesięcy, więc on dużo wysoki już nie urośnie. To jest taka sarenka na takich szczupłych nogach. Dobrze, jest chudziutki, no bo no niestety. Długo w leczeniu, długo w kołnierzu, więc jeżeli ktoś chciałby go wziąć, podtoczyć troszeczkę. Widzicie, troszeczkę utyka na tą tylną łapkę. I tutaj ma jeszcze takie sierść, mu całkowicie nie odrosła. No ale to jest właśnie po tym no, strasznym wypadku i strasznym połamaniu. Naprawdę pani weterynarz no, nie dawała też dużych szans na to, że to wszystko się tam fajnie pozrasta. No do końca jakoś ten wzrost nie jest idealny, no ale to jest młody zwierzak, myślimy, że sobie da radę. Więc jeżeli ktoś chciałby adoptować Tango, jak najbardziej można. On już żadnego leczenia na razie zdaje się nie wymaga, a jeżeli by ktoś tam wymagał, no to opiekunowie na pewno powiedzą przy okazji adopcji. Tak, grzeczny jest, bardzo pojętny, on się jeszcze po prostu bardzo wiele nauczy, ale no, ale bardzo łatwo się rozprasza. Dobra, okej, dziękuję bardzo za uwagę. Postarałam się pokazać to, co tutaj miałam pod ręką. I co? Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia za tydzień w takim razie. Cześć!